Wydanie specjalne studia telewizji Republika i kolejny gość, pan profesor Bogdan Musiał, historyk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. I przypomnimy pewne wydarzenie z historii. To już historia, chociaż wydarzenie miało miejsce kilkanaście lat temu. Zapewne wszyscy jeszcze dość dobrze pamiętamy. Gruzja 2008 rok. Poproszę o materiał. Mamy pewien problem techniczny. O co chodzi? 2008 rok, sytuacja niby podobna, niby analogiczna do tego, co dzieje się dzisiaj. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński dociera do Gruzji i w jakiś sposób wpływa na politykę, na ówczesnego agresora. Mówi słowa, które dzisiaj z perspektywy tych kilkunastu lat wydają się słowami proroczymi. Na ile historia powtarza się? Marx mawiał, że powtarza się jako farsa, ale czy miał rację? Znaczy, to jest, historia się w sumie nigdy nie powtarza, ale te rzeczy, to co się teraz dzisiaj dzieje, 2008 rok była inna sytuacja, dzisiaj mamy 2022, jest trochę inna sytuacja i tutaj rola Zachodu, rola Niemiec jest bardzo istotna i to co polski rząd, zresztą premier i pan wicepremier plus dwóch prezydentów z Czech i ze Słowenii, którzy pojechali, to jest w sumie są pewne podobieństwo jest, to jest podobieństwo, tylko jednak wymiar historyczny jest być może, będzie chyba inny. Zobaczymy, jak to się w sumie okaże, ale reakcje są na razie, jak ja widzę, dosyć w Niemczech, poza granicą, w Niemczech to są no, zaskoczenie i jednak duży podziw do odwagi, bo jest jednak, to jest ogromne ryzyko udać się do Kijowa w takiej sytuacji, gdzie stolica Ukrainy jest bombardowana, atakowana rakietami i praktycznie w dużej części jeszcze nie jest całkiem ogrożona, ale już jest i w każdej chwili może nastąpić powiedzmy, z zagrożeniem dla całej wizyty. I zdają sobie niektórzy sprawę, chyba też wszyscy inni, że jeżeli doszłoby rzeczywiście do ataku na wizytę, na pociąg załóżmy, to wtedy by doszło do NATO musiałoby bardziej zdecydowanie zareagować. Nie byłoby możliwe czekanie i z bronią powiedzmy przy nodze i twierdzenie, że jest, że nie może nic zrobić. To, co Niemcy twierdzą, to, co Francja twierdzi. I wtedy NATO, Europa, Unia Europejska musiałaby coś uczynić, czy w jakimś sensie się zaangażować w ten konflikt, bo nie byłoby innego wyjścia. Wtedy w Tbilisi była trochę jednak inna sytuacja. Ale pewne podobieństwa są. Ta powściągliwość ze strony Zachodu tłumaczona jest głównie właśnie Niemiec, Francji, we Włoszech bardzo powściągliwe głosy słyszymy na temat tego, jak powinno NATO, jak powinna Unia dalej reagować. I ta powściągliwość tłumaczona jest po części tym, że no cóż, Rosja ma głowice termojądrowe. Jeżeli rozsierdzimy Putina, to on nie zawaha się ich użyć. I teraz pytanie, na ile ze strony rosyjskiej to jest blef, taką grą właśnie na zniszczenie, na to, że jesteśmy gotowi nawet zniszczyć świat, skoro nie ma tam miejsca, nie ma w nim miejsca dla silnej Rosji. Jak daleko z kolei może się posunąć NATO w tym, żeby no, chronić mieszkańców Ukrainy przed tym bandyckim atakiem? Przede wszystkim świat akceptuje mocną Rosję. To nie ma tak, że świat nie akceptuje mocnej Rosji, tylko świat nie chce zaakceptować agresywnej w Rosji, która napada, podbija słabsze kraje. To jest ogromna różnica. Nikt tutaj, czy w Europie, w Warszawie, czy w Waszyngtonie, czy w Londynie, nikt nie twierdził, że nie twierdzi, albo usiłował jakby Rosję, powiedzmy, zdegradować jakiegoś podrzędnego państewka. To nie jest prawdą. To jest jakby przekonanie oczywiście subiektywne Putina, znaczy to jest jego propaganda, bo w rzeczywistości
osi Rosja chce, jest państwem, dzisiejsza Rosja jest państwem agresywnym, która niszczy, podbija bezskrupulowo, bandycko napada kraje słabsze od siebie i Rosja oczekuje, że cały świat będzie się temu przyglądał i nie będzie interweniował. I na razie tak się niestety w dużej części dzieje, czy jego kalkulacje, no może nie do końca, bo on sądził, że jednak mu się to wcześniej to szybko się uda i jest zaskoczony nad postawą Zachodu, która jednak powiedzmy nie jest, z jednej strony jest jednak w sankcje zjednoczyło się, ale jeszcze na razie nie ma gotowości, aby rzeczywiście Ukrainie pomóc ofensywnie, ale takie głosy już nawet w Niemczech słychać, że to jest konieczne i się podkreśla, że nie udzielenie pomocy Ukrainie to jest w sumie przestępstwem. To jest też ścigane z paragrafu karnego, ścigane prawnie takie postawy. Jeżeli mamy możliwość komuś pomóc i temu nie pomożemy, to jesteśmy współwinni. I na razie Zachód, tu szczególnie się mówi o Niemczech, mówię tu o Francji, tu o krajach zachodnich. Te kraje są odpowiedzialne za to, że Ukraina nie dostaje tak naprawdę adekwatnej pomocy, aby się bronić. Panie profesorze, wspominał pan o tym, że Rosja jest w tej chwili agresywna, ale jeżeli spojrzymy na historię Rosji od czasów chyba Iwana Kality, tak, właśnie nie Rosji, wtedy jeszcze księstwa moskiewskiego, to państwo to zawsze było agresywne. Nie było agresywne tylko wtedy, kiedy przychodziła tak zwana smuta, czyli potężny problem wewnętrzny, słabość wewnętrzna i wtedy rzeczywiście nie było agresywne. Stąd pytanie, czy Rosja jest w stanie jako organizm polityczny, jako też pewien stan ducha, mówi się czasem tak, że Rosja to jest stan ducha, nie państwo, a stan ducha. Czy jest w stanie w ogóle wyjść z tej kolejny swojej polityki, swojego patrzenia na resztę świata? Czy oni są w stanie myśleć inaczej? Dzisiejsze elity, które dzisiaj rządzą, nie są w stanie myśleć inaczej, oczywiście to jest, ale ja sądzę, że to jest bardziej dziedzictwo mniej Rosji carskiej, tylko bardziej dziedzictwo Rosji bolszewickiej, Związku Sowieckiego. Te elity, tylko w tym sensie socjologicznym oczywiście, czyli warstwa przywódcza, która dzisiaj jest w Rosji panuje, to są wychowankowie tego imperium sowieckiego, tego przestępczego imperium, które nic cywilizacyjnie wniosło pozytywnego, tylko zniszczenie i cofnięcie się cywilizacyjne. I ci ludzie zostali, czyli ta warstwa została ukształtowana w ten sposób i on inaczej, taki Putin, no, na to wygląda, że nie potrafi inaczej myśleć, tylko myśli tymi kategoriami. I jakie z tego oczywiście, i tak mówiąc szczerze, jeżeli by Rosja wróciła do tych, powiedzmy, pierwotnych, to nie było propolskie, ale powiedzmy do okresu caratu, to jednak Rosja carska nie była tak brutalna, nie była tak przestępna. On oczywiście napadała na mniejsze kraje, ale jednak tam była próba jak modernizacji wewnętrznej, szczególnie pod koniec, na początku wieku XX. Od wewnątrz zmodernizowania tego państwa, zrobienia nowoczesnego. Ale panie profesorze, tutaj zatrzymajmy się właśnie przy tych słowach. Była próba zmodernizowania, uczynienia imperium czymś na kształt cywilizowanego zachodniego państwa i właśnie to jest przez zwolenników imperialnej Rosji traktowane jako moment słabości, że właśnie dlatego Rosja osłabła, bo zaczęła się modernizować przez ludzi takich jak chociażby Aleksander Dugin, który uważa, że absolutnie nie, żadna demokracja, żadne prawa człowieka, żadne wartości cywilizacyjne z Zachodu nie są Rosji do niczego potrzebne, one tylko przynoszą Rosji słabość. Ja mam na myśli nie tę ideologię zachodnią w cudzysłowie, tylko bardziej rozwój gospodarki, przemysłu i oczywiście co za sobą ciągnie oczywiście tak samo pewne prawa, czyli powstanie klasy średniej. To, co się działo przed jeszcze pierwszą wojną światową, już były takie, powiedzmy, namiastki, były takie jakby wyspy w Rosji, gdzie rzeczywiście przemysł się rozwija, gdzie był pewien postęp i to szło w pewnym kierunku. Przed całą pierwszą wojną światową to przyrost gospodarki
gospodarczy, wzrost gospodarczy był taki, że oczekiwano, że za 20-30 lat Rosja prześcignie, jeżeli chodzi o potencjał gospodarczy, prześcignie wówczas Niemcy. A Niemcy wtedy były absolutnie jakby tą czołową, znaczy drugim państwem na świecie, jeżeli chodzi o siłę gospodarczą. Takie były prognozy przed pierwszą wojną światową. Ale to nie był wynikiem jakby agresji i podboju, tylko wewnętrznych reform i próby zmodernizowania gospodarki i przemysłu. I to zostało oczywiście w roku 1914, pierwsza wojna światowa, a później przecież powstało jakby w pewnym sensie zręby państwa demokratycznego po upadku caratu. Te parę miesięcy były próby demokratyzacji, były pewne miastki i to, co się stało, to Niemcy, wspaniałomyślne Niemcy, ich niemiecka, ich polityka wschodnia doprowadziła do tego, że Lenin, który został przewieziony pociągiem ze Szwajcarii przez Niemcy i Skandynawię, Lenin dokonał puczu do swoimi ludźmi, dokonał puczu i to, co się stało, to się stało. To jest takie powiedzenie, że Niemcy wysyłając Lenina do Petersburga ówczesnego, to wtedy jakby to był i rewolucja, czy rewolucja, ten pucz bolszewicki, to jest jak bomba atomowa pierwszej wojny światowej. I te efekty są takie. Na bardziej została Rosja zniszczona przez tą, powiedzmy, ten pucz bolszewicki, czyli ówczesne elity rosyjskie zostały zgładzone, tam to wszystko zniszczone i powstały nowe warstwy przywódcze, które nie mają nic wspólnego, powiedzmy, z tradycją, po części tylko z tradycją, powiedzmy, carskiej Rosji i powstało coś, to dzisiaj mamy Putina. To są tacy ludzie, jak Breżniew, jak Stalin. To są ludzie, którzy kształtowali myślenie i ideologię dzisiejszą i obojętnie my to nazywamy. Rosja miała szansę na początku wieku XX modernizować przemysł, ale żeby przemysł modernizować, zrobić nowoczesny, musiało też społeczeństwo być bardziej nowoczesne, otwarte, a nie to, co zafundowali Rosji bolszewicy, a Putin to jest w sumie produkt tego systemu i to, co Rosji zafundował. My mówimy oczywiście o Rosji jako państwo teraz bandyckim, ale tak naprawdę spojrzmy, co zrobił Putin dla Rosji jako narodu. Ponad 30 milionów Rosjan żyje poniżej, w skraju ubóstwa, ale nie w naszych polskich kategoriach, tylko w tych rosyjskich. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, że tak naprawdę ten naród rosyjski jest wyzyskiwany, też naród rosyjski, surowce wyzyskiwany przez stosunkowo wąską grupę warstwy przywódczej, Putin i cała jego grupa, którzy wysysają z tego państwa i prowadzą wojny, które są tak naprawdę nic Rosji nie przyniosą, oprócz jakichś ideologicznych wyobrażeń o wielkiej rosyjskim mirze, które tak naprawdę ta Rosja oprócz pewnej dumy, że są znowu wielkim państwem, nic nie przyniesie, wręcz przeciwnie, bo efekt, ja nie sądzę, że Putin tę wojnę wygra politycznie, raczej wygląda na to, że on już dzisiaj tę wojnę przegrał, ale politycznie i geopolitycznie. Być może uda mu się jeszcze osiągnąć jakieś, powiedzmy, militarne, wojskowe osiągnięcia, powiedzmy, w cudzysłowie oczywiście, podbije Mariupol i tak dalej, ale to efekty dla Rosji, dla ich ideologii będą fatalne i też Rosjanie sami będą za to płacić, ale ten naród rosyjski, nie oczywiście oligarchowie i ci pomniejsi, bo ci sobie poradzą, ale ten naród rosyjski, ta masa tych ludzi, którzy wierzy w większości Putinowi, oni za to zapłacą, ale innego wyjścia nie ma, bo nie ma ducha oporu w stosunku do Putina, zbyt mało ludzi wychodzi na ulicy i ja nie sądzę, że uda się Putina od wewnątrz, ten reżim rozbić. To po prostu musi przyjść z zewnątrz, albo jak to pani Barley mówiła w stosunku do Polski oczywiście, pani Barley jest z SPD, żeby ich w cudzysłowie zagłodzić przez sankcje, żeby te wszystkie dopływ pieniędzy, gotówki na modernizację, znaczy na rozwój armii i na podboje, żeby Putin i jego ludzie nie mieli na to po prostu pieniędzy. Panie profesorze, ale taka jedna kwestia, jak słucham pana, mówi pan o tej biedzie rosyjskiej, tej
tej nędzy, czy to nie jest tak, że ona też jest jakoś wkomponowana w to państwo, czy to Rosję sowiecką, czy wcześniej Rosję carską, że ten lud rosyjski był biedny, jest biedny i jest w jakiś sposób z tym pogodzony. Ja sobie teraz wróciłem do Dostojewskiego, żeby no, na dniach nieco znów wgryźć się w tą literaturę rosyjską, trochę przyjrzeć się duszy rosyjskiej. Czytam sobie Biesy, przypominam, siedzą przedstawiciele szlachty, urzędników w salonie i rozmawiają. No tam mam mająteczek, 200 dusz, tak? Oni zawsze traktowali ten lud, jak pan profesor powiedział, jak surowiec i lud czuł, że tak po prostu ma być, tak jest ten świat skonstruowany, więc czy to nie jest tak, że lud rosyjski wiele jeszcze zniesie różnych przykrości? Panie redaktorze, jeżeli by Polska przeszła to, co Rosja przeszła w latach 20. i 30., czyli totalne masakry, kolektywizacje, 70% ludności ówczesnej Rosji sowieckiej, bolszewickiej, to było, byli chłopi. I oni zostali skolektywizowani, czyli praktycznie był powrót do niewolnictwa, do pańszczyzny. Przecież oni im złamali kręgosłup i nieprawdą jest, że ta wieś rosyjska była taka biedna. Była dosyć mocna warstwa tak zwana średnia chłopska, która się rozwijała, która była tym motorem pewnego, powiedzmy, rozwoju. To jest całkiem normalny proces. Panie profesorze, teraz musimy przerwać naszą rozmowę, gdyż przenosimy się na konferencję szefa bezpieczeństwa, prezydenta Ukrainy, pana Oleksija Aretowicza. Już za chwilę przenosimy się na konferencję. Літаки, один вертоліт і декілька крилатих ракет. Противник у відповідь завдавав ударів по ракетам з стратегічних літаків і балістичними ракетами типу «Іскандер» по об'єктах на території України. Втрати уточнюються. Уражені цивільні об'єкти, що стали на ситуацію в конкретних районах оборони. Понадто, наші війська задають потужні чоси артилерійські. Co najmniej 7 takich ciosów dokonano. Siły powietrzne zniszczyły co najmniej 3 myśliwce, 1 śmigłowiec, kilka pocisków kierowanych. Niestety wróg wyprowadził ciosy balistycznymi pociskami, kierując to na obiekty na terenie Ukrainy, uszkadzając obiekty cywilne, co jest już wizytówką drugiej armii na świecie, Federacji Rosyjskiej, która opowiada jednak o tym, że pracuje precyzyjnie, a mimo to uszkadza obiekty cywilne. I może to być robione w sposób świadomy. Jeśli chodzi o ogólną sytuację, to jeśli chodzi o najbardziej palące punkty na mapie Ukrainy, to one się nie zmieniły i raczej się nie zmienią, bo Federacja Rosyjska traci swoje resursy, chce ściągnąć najemników z Syrii i Libii oraz resztki swoich sił zbrojnych z Dalekiego Wschodu. Na razie im się to nie udaje, więc